witamy. Właśnie wyjeżdżamy ze stacji. Postanowiliśmy się wybrać na wycieczkę. Gdzie? Na Słowację. Tak. Jedziemy na Słowację. Dzisiaj tylko z jedną naszą córą, najstarszą. Blanka, pomachaj. Cieszysz się? Tak. Na pewno? Tak. Także zaczynamy naszą drogę i do zobaczenia gdzieś po drodze, nie? Dodam jeszcze, że to jest nasz pierwszy wyjazd razem z córką za granicę, więc to jest taki nasz debiut. No tak, ważna rzecz. Dokładnie. Także do zobaczenia później. Patrzcie na te widoki. Jest pięknie. Kto uważa, że mamy piękną jesień w Polsce, ten daje łapkę. Pięknie tu mamy. Tak jest. Komu się podobają kolorki, ten daje łapkę. Łapkę w górę oczywiście. Tak. Pięknie. Możecie pisać, kto był, kto zna tę trasę. Czy warto? Docelowo jedziemy do Namestowa nad jezioro, a później pojedziemy jeszcze dalej w góry. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Pogoda jest coraz lepsza, także powinno być pięknie, nie? Dokładnie. No i jesteśmy, dojechaliśmy do granicy, przywitało nas słońce, idziemy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Kawka jest? Jest kawka, zrobimy łyka kawy. Tutaj za mną stare przejście graniczne polsko-słowackie. Tak. Proszę. Jest. Także łyk kawy. Łyk kawy i dalej jedziemy. Jedziemy dalej, tak? Tak. Zadowoleni? Tak. Super. Dziewczyny się trzepią, tak? Widać, że nie w Polsce. Zimno? Tak, mamy w aucie kurtki, ale nie wzięliśmy. Myśleliśmy, że będzie cieplej, a tutaj jakby jesteśmy wysoko. Ale rozgrzewamy się pyszną kawą, nie? Tak. Słuchajcie, pycha, pycha. Ty masz wodę. Ulubioną maskotkę Blanka, tak? Pokaż, jak się nazywa? Jak ona się nazywa? Rudy. To jest on. To jest chłopiec, no, to jest. Chłopiec Rudy, przedstawiamy. Tak. Teraz operator bierze szybkiego łyka kawy i jedziemy w tamtą stronę. Przypominam, że to pierwszy raz dziewczyn poza granicami Polski, tak? Jesteśmy już na Słowacji. Jedziemy przez Rabce w stronę Namestowa. Namestowa. Jesteśmy pod wrażeniem, jak tu ładnie, tak? Pięknie. Co na pierwszy rzut oka, kochanie? Jest bardzo czysto. Tak, jest bardzo czysto, jest porządek.
i jest całkiem inna kultura jazdy tutaj na Słowacji. Tak, wszyscy jadą kulturalnie, nie stresowo, nie titają na siebie. Przede wszystkim wszyscy tu pilnują czystości. Nie to chcę powiedzieć. Prędkości. Prędkości, tak, to tak, fakt. Nie przekraczają prędkości, bo jak wiemy, mandaty tutaj są w euro i nie są niskie. Tak. A druga sprawa to zabudowanie miasta, nie? Tak, wszystkie domki są. Wszystkie domki stoją po prostu pod lekkim skosem do drogi. Są poukładane po prostu jak od linijki. To się nam bardzo tu podoba. Te po lewej są obrócone pod nasze strony, a te po prawej w naszą stronę, nie? Tak. Bardzo ładnie tu wygląda. To się nam podoba. Przed nami już daleko, daleko widać Tatry, nie? Tak. Troszkę jest mgła, ale gdzieś tam już widzieliśmy przebłyski Tatry. Także widzimy się w Namostowie, chyba tak? Tak. Tak. Do zobaczenia. Dojechaliśmy do Namostowa. Idziemy właśnie nad jezioro. To nasz taki pierwszy punkt, tak? Tak. Jak się wam podoba? Super. Super. Zobaczcie, jaka nas przywitała w ogóle pogoda, nie? Jest cudnie. Prawdziwa jesień. Fajnie tu mają, skatepark, jeziorko. Ktoś tam nawet sobie możesz usiąść. Jeszcze raz powtarzam, czysto, czysto, czysto. Czysto, tak. Jest naprawdę pięknie. Dziewczyny próbują uczyć się języka. Tak? Uczcie się, uczcie. Nie do końca się uczymy, bo nas to rozumieją, więc... No, trzeba przyznać, że tutaj... Takie coś, nie? Polacy ze Słowakami się rozumieją. Idź. Leć. O, zjedziesz sobie. Także widzicie, z dziećmi jak najbardziej. No, o tym mówiłam. Patrzcie, pięknie. Nawet ten. No tu. Dawaj. Zobaczcie, wygląda to jak wielki amfiteatr nad jeziorem, nie? Tak, dziewczyny już moczą ręce, przywitały się. Jak tam słowacka woda, co? Taka sama, ale patrz, nie wylewa się, nie? Nie wylewa się, ktoś pilnuje. No kaczki, no, wszędzie są kaczki. Też mówią po słowacku? Nie wiem. Pięknie. Ale piękne, pojęcie sobie. Jak pierwsze wrażenia? Super. Pięknie tu jest. Ludzie bardzo kulturalni. Super. A twoje pierwsze wrażenia z pobytu na Słowacji? Super! No, powiedzcie, że nie warto. Gonisz ją? No wystraszyła się Blanka.
Dojechaliśmy już z Namestowa. Objechaliśmy jezioro dookoła. Dalej się raczymy pięknymi widokami, nie? Tak. I proszę, takie piękne widoki nam się pokazały. Już się nam troszkę ściemnia. Szczyty w chmurach. Dojechaliśmy do celu naszej podróży. Koliba Holica na Słowacji. Piękny budynek. Piękny widok zachodzącego słońca. Na doliny. Zobaczcie. Zobaczcie, co znaleźliśmy po drodze. Tak przy okazji. Co, prawdziwy? Najprawdziwszy czołg. No. Jest tam kto w środku? Blanka, zapukaj, o, może nam... Nie, może nam otworzą. Ale dobra blacha, nie? Nie rdzewieje. A nie tu. A, twarde. Tu możesz zajrzeć, zobacz. O. Tutaj jest chyba wejście. Kochanie. Nie ma nikogo w domu. Studeny potok. Studeny potok. Przeczytaj to co. Będziemy się uczyć. No zobacz, masz jeleń lesny, wyr skalny i rak rzeczny, czyli rak rzeczny. No. Pojeździłabyś? No bym to wyszła, tylko boję się, że tu może gdzieś być jakiś czujnik i mi. I ci wybuchnie? Albo gdzieś tu będzie kamera i potem ten, nie wyjedziemy. Bo mnie wezmą za tego. No, faktycznie, on tutaj jeździ. Powiem, że jestem wandalem. Wiesz, o co chodzi. Nie chcę nasz Polski kompromitować. No, nie będziemy się kompromitować. Ale prezentuje się zacnie, nie? Tak. Trzeba było go trochę przyczynić.
przemalować i by było. Ja bym nie malował, bo się wtapia w tło. Zobacz. Masz tutaj jazdę czołgiem nawet, zobacz. Za 20 euro osobę. Zobaczcie, jak będziecie na Słowacji, możecie przejechać się czołgiem. 3 km, adrenalinowy teren. Minimum 8 osób i 20 euro za osobę. Dzieci do 10 roku życia, 10 euro. A ja mam 10, co 10 euro płacicie? Widzicie jaki czat? 20 euro to mamy, no niecała stówa za 15 minut jazdy czołgiem. Nie za ciebie połowę. Nie zapłaciłbyś. No ale elegancko. Patrzcie. Tak, latają muszki. Słuchajcie, kusi, żeby wejść, ale nie mogę, bo nie sądzę, że on tak jest sobie sam tu pozostawiony. No, na pewno nie. Na pewno nie.